Maciowitowe z tramwaju cieszyńskiego. Jacek Pożycki, Małgorzata Sztelec-Urmaniuk. Małgosia mnie porwała i gdzieś wiezie przez czeski Cieszyn Polski. No ale całkiem ładna podróż. Trochę trzepie, ale okej. Głęboko, wysiadamy. Nie, Gosia, jeszcze nie. Jedźmy dalej. Tam jest przystanek na żądanie. Mennicza. Aha. Mennicza 44. I co dalej będzie? No, zrobimy sobie jakąś kawę w tramwaju i zapraszamy też wszystkich Państwa na kawę w tramwaju i jeszcze zapraszamy na coś innego może. To ja wiem. Jo, Jacka, dzisiaj zapraszą na rumbabę. Cokolwiek to jest rumbaba, zaraz się dowiemy. Zapraszamy Państwa przede wszystkim na koncert życzeń Stella. No i co? No jedziemy. No i mam nadzieję, że teraz będziemy wysiadać sobie. To może jakiś będzie przystanek. A, to co? Już siadamy. Ale urwał. I oto mam, Jacku, tą rumbabę do Ciebie. O, i to jest jedna rumbaba dla mnie cała? Tak, nie. Cało do Ciebie. To może tylko się... nie, teraz nie jedz, bo słuchaj, to jest z amerykańskimi borówkami, będziesz miał pełno rygą w zębach, także po odcinku jak nagrumy, to se to zjesz. A poza tym tam są procenty. Są procenty, bo ta baba w tym kieliszeczku je moczano tydzień w czymś specjalnym, to już se potem pokosztujesz. Ale czyli jak, proszę Państwa, zostawimy to jeszcze przez następny tydzień i bym zjadł to na przykład w przyszłym odcinku, przed przyszłym odcinkiem, to myślę, że życzenia byłyby ciekawe. Ja myślę, że trzeba to zjeść od razu, bo to zaś potem wywietrze i nic z tego nie będzie. To podzielimy się później, tak, mamy jedną łyżeczkę, będziemy ją oblizywać. Ja już swoje zjadłam, chciałam Ci powiedzieć, że to jest porcja jedna do Ciebie. A, to jakaś specjalna, dobrze. A ja mam konwalię dla Ciebie. Pięknie, dziękuję. Też maczane tydzień. I ja też maczane, także żeby nie zwiędły. To Jacku, czas najwyższy, przechodzimy do życzeń. Tak, ale mieliśmy się umówić trochę pod Florianem, mieliśmy tam jeszcze wysiąść, bo dzisiaj jest takie specjalne święto. Ja dzisiaj jest święto. Wczoraj było. Wczoraj. Wczoraj było 4, słuchajcie, maja. Mamy wyjątkowe międzynarodowe święto, Dzień Strażaka. I strażak to jeden z najbardziej bohaterskich zawodów, nie uważasz? Tak, zgadza się. Bo przeca ryzykują mi zdrowiem i życiem, także korzystając z okazji, strasznie pięknie, dziękujemy w imieniu całego społeczeństwa. A teraz przechodzimy do życzeń, które zostały nadesłane przez Państwo. 2 maja urodziny obchodziła Halina Bywalec z Katowic. W dniu Twoich urodzin stos prezentów wokół Ciebie. Uśmiech przyjaciół i znajomych za toastem toast, byś żyła 100 lat, byś miała i szczęście, i miłość, i wór pieniędzy. Nie jest ważne ile, ważne jak przeżyjesz tych wyśpiewanych Ci 100 lat. Niekoniecznie wszystkiego, ale zawsze najlepszego, zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności życzą koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. Wczoraj 4 maja urodziny obchodził Czesław Wołos z Goleszowa. Z tej okazji życzymy Ci kolejnych miesięcy, lat pełnych miłości i radości, ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego, abyś potrafił się cieszyć życiem w każdym jego momencie, byś dobrze wytyczał priorytety, a wszystkie Twoje podróżnicze marzenia, pragnienia i plany niech się pospełniają. Tego życzy rodzinka i przyjaciele. Dziś, 5 maja, urodziny swoje obchodzi kochana kuzynka Magdalena Błasiak z Pogwizdowa. Z okazji urodzin życzę Ci, tak jak nikt nie życzy, spełnienia wszystkich marzeń, zdrowia, szczęścia i słodyczy. I życzę tak, jak życzy dobra wróżka, by spełniły się życzenia z samego końca serduszka. Niech ten radosny, wspaniały dzień na zawsze Twe troski odsunie w cień. I niech się śmieje do Ciebie świat blaskiem szczęśliwych i długich lat. A tego wszystkiego życzy Izabela. We wtorek 7 maja urodziny będzie obchodził rzeźbiarz Stella, Andrzej Klimowski. Dużo zdrowia, weny i sił do tworzenia nowych rzeźb. Pozdrawiamy serdecznie, portal OX.pl. A teraz o uwagę poprosimy pana Pawła Czerkowskiego z Cieszyna, który w środę, 8 maja, będzie obchodził swoje urodziny. Dużo zdrowia, wielu twórczych pomysłów i mnóstwa kolejnych świetnych tekstów, nie tylko felietonów, o naszym regionie życzą czytelnicy swoją drogą. Niech duchy poezji i prozy nigdy Cię nie opuszczają. 9 maja urodziny będzie obchodził Dawid Bawor z Cieszyna. Oby zdrowie, pogoda ducha i sukcesy na polu artystycznym zawsze Ci towarzyszyły. A nogi niech zawsze Cię niosą
w stronę spełnienia marzeń. Niech Twoja droga zawsze będzie pełna muzyki, pasji i tańca. Tego wszystkiego życzą kursanci. 12 maja swoją urodziny obchodzi Jolanta Dygoś z Cieszyna. Z tej okazji dużo zdrowia, świetnych filmów, wytrwałości i powodzenia we wszystkich działaniach życzy cały portal OX.pl. Do zobaczenia na następnej filmowej majówce, czyli Kinie na Granicy, już w przyszłym roku. 10 maja urodziny obchodzi Halina Rycerz z Cieszyna. Bądź zawsze piękna, z czasem rozkwitaj jak kwiat, blaskiem jak słońce innych ogrzewaj. Niech stos prezentów, życzeń, moc i smak dobrego szampana uświetnią Twoje kolejne urodziny. Tego życzą koledzy z koła PTTK Ślimoki. A teraz przenosimy się do Skoczowa. Karolina Andrzejewska 13 maja będzie obchodzić swoje urodziny. Z tej okazji dużo zdrowia, mnóstwa koncertów i sukcesów osobistych życzy kolega z Cieszyna. I teraz jeszcze jedne ostatnie życzenia dla naszych wszystkich maturzystów. Ale tak. Ostatnie nie oznacza, że to są najmniej ważne. Oczywiście, także trzymamy strasznie za Was kciuki, połamania piór i żebyście się dostali tam, kaj chcecie. I żebyście nas też pozdrowili. Czekamy na Was. Maturze. Pamiętajcie, nie tylko maturzyści, ale wszyscy przysyłajcie swoje życzenia na adres mailowy życzenia@ox.pl. Wszystko darmowe. Mamy też świetną, według mnie, piosenkę dla maturzystów. Śpiewa Domika. Zaraz zobaczycie, jaka to piosenka i napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba. Uważam, że dziewczyna ma szansę zdobyć wiele nagród, a pracę przy piosence razem po prostu z Domiką pracował również Paweł Chwastek z Cieszyna, więc też pozdrawiamy serdecznie. No Jacek, mamy jeszcze jedną rzecz, o której warto wspomnieć. Mamy jeszcze jedną, ale Jacek już strasznie przedrobił nogami, bo to tu słychać, także on już zaraz będzie jod. Tak, rumbawe. Te borówki amerykańskie, potem które są nasączone polskimi procentami. Ja Ci chciała przypomnieć, ja zawsze sprzątam po sobie. 11 maja, zawsze. Wiesz co, je w przyszłą sobotę? Nie. No widzisz, i tak to jest ten Jackiem. To jest dzień bez śmiecenia. O! Tak, ale ja myślę, że to Jacku każdy powinien i normalnie codziennie obchodzić. Także nie używajcie już tych plastikowych torebek, także starajcie się. Ty Jacek, masz taką płócienną torbę, czy ci dać jedną? Poproszę jedną. Dobra, taką, którą ja będę mógł później prać. To załatwiam śmieci, to już nie muszę przypominać. Tak, segregacja. Butelek też nie zostawiajcie i pamiętajcie o segregacji, bo to przynajmniej kapkę nas tą naszą planetę ratuje. Tym bardziej, że chyba coraz wyższe opłaty są za segregację śmieci, czy nie? Ja na tym sprawdzić. Tak? Także drodzy nasi, miejcie się dobrze i do zobaczenia za tydzień. W tramwaju i w ogóle. Na zewnątrz. You don't even know that I'm standing here. Through the glass, making fantasies, and it's burning here, growing up in my heart. It's affecting me, all my senses and my mind, burning in my bones, from my head to my feet, under my skin. Sometimes I just feel like I've lost my life. It's hard to run out, and it's burning here, growing up in my heart. It's affecting me, all my senses and my mind, burning in my bones, from my head to my feet, under my skin.